zapakowałem mu wczoraj, jak już się z nim mocowałem, że ja się nastawiłem, że ty przyjdziesz, że już odezwę do ciebie wystosowałem. Siema, siema, witam wszystkich serdecznie. Z strony Chrypat. Wróciłem już, jak obiecałem, robimy live'ika. Dzisiaj jedziemy na promocie. Ale na wersji jeszcze, na wersji gry 1.3.3 Oculus. Mamy ładunek do Barcelony, zużyte opakowania 20 ton. No to trzeba śmigać, nie ma na co czekać, no nie? Ja wczoraj przyszedłem, przejechałem jeszcze dwie trasy z Wota. Siema, Czares, siema, Kacper, siema. No to co, ruszamy. Joru, ile do ceny? 27. Kilometry wyzerowane, dobra. Tutaj wyzerujemy sobie troszeczkę. Światełka zapalamy. Lecę do Rennes. Do Barcelony ciśniemy. Tu jestem na tym TeamSpeaku Poltrans, także tutaj też koledzy rozmawiają. Tylko Shermana muszę jeszcze uprzedzić. Sherman, sorry. Byłem jako Marco Kita. No coś tam pamiętam, kojarzę. Siema Tygrys, siema. Sherman? Informuję, jak live'a robię, jak przeszkadza czy coś, to możecie mnie przerzucić, nie? Jak weekend w Polsce? No szybko zleciał, powiem tobie. Duszno, gorąco. Piwa popiłem. Kacper, mówiłem, ostatnio byłem 2 tygodnie temu. Bo do Polski wylatywałem na holiday'a, no i... To nawet pierwszy serwer nie był pełny. Dopiero dzisiaj to zrobiłem, 2 tygodnie bez live'a. Odpalili? Odpalili go w czwartek o 17. No, tak myślałem. No i co, i cisnę teraz na Barcelonę. Dawno Mercedesem nie jeździłem. No nie inaczej, nie? Ale nieważne, no taki ich wybór i takie ich prawo, nie? Dzięki. O, to jest ładunek. Trasa powrotna. A co tam u was? Toulouse, Bordeaux, Bordeaux, Toulouse, Toulouse, Bordeaux i zaraz właśnie wracam do Toulouse. Dobry. Siema. Siema, siema. O kurwa, panie, to ja sobie za grafikę grałem na singla, to... Czekajcie sobie troszeczkę TSA, powiem przyciszę. Takie mleczko, że ja kurwa drogi nie widzę. Za głośno, za głośno. No taka mgła, że ja drogi nie widzę, nie? A deszcz mi tak napier... no... że... Monitor umyj. Po wczorajszym mo lekko zaparował. Co tam bracie, słychacie? Jak samochód się? A, dobrze leci. Ale kolegę bardzo głośno słychać, sekundę. Wczoraj to ja byłem kurwa na imprezie i źle to się skończyło. Kilometr, żebym napęd na 4 musiał załączyć. Bo już nie dążył do domu. Dobra, teraz chyba będzie okej. No i w opakowaniu to wyspać, nie? No tak, no wiesz. Dobra, ciśniemy dalej. Nikt nie mówił, że w garażu trzeba kurczę, wiesz, gasić światło na zewnątrz. Weekend cały sam w domu. Moją dziewczynę z pracy ma dużo raportów do wypełnienia ostatnich spraw. Aha,
Jak ten mod się nazywa? To jest... ja mam linka, jak chcesz. No to na tesika, jak tam gdzieś przycupniesz. Ja na singlu, to F1 wystarczy. No, taki magiczny przycisk, kocham go. Escape też lubię. To jest next gen mod. To teraz wszyscy to instalują, bardzo popularne. Za grafikę, zajebiście. No mówię, ja byłem w Polsce. Tydzień czasu zleciało szybko. Realistic Play, czyli jak też napierdziela, to wali tylko kabinę, że słychać. No to tam się powiedz mi wczoraj od Jani Pabliło, że... I dzisiaj dopiero pierwsza traska WTS-a. A powiem ci, ja dopiero dzisiaj się dowiedziałem. Chyba to wychodzi na to, że ja nie mogę być w ogóle z świętego, nie mogę nigdzie wyjść. Bo wszyscy zaraz jakieś wątki mają. A do tego ci nie powiem, co się podziało. Dzisiaj się tylko dowiedziałem, że tam... Bo wiesz, Marley do nas wrócił? Jak wrócił, jak w nocy widziałem, że był w kawkach medycznych, nie tam kawka teraz. Ale to inaczej. Było tak, że... Ja gram na promocie 241. No ja zobaczę, może jutro sobie za... Nie, bo jutro muszę jeszcze na airport jechać. Znajomego zawieźć. Jak przyjadę, zobaczę, może sobie... tego nowszego promoca pobiorę. I tam kurwa w żartach do sobie na tym nowszym pocisnę. I on już to wiesz, i zaczął tam kurwa cisnąć, nagle zaczął później, bo tak. Najpierw, że taką ja zostałem zwyzywany przez niego, chociaż mnie tam nie było, ale zostałem zwyzywany. Byłeś w Polsce, tak Kacper, byłem. Dlatego mnie 2 tygodnie nie było. Znaczy nie, no tydzień byłem w Polsce, wczoraj wróciłem, w czwartek wróciłem, przedwczoraj. Przeglądałem teraz wczoraj Marley był. Muszę zatankować jeszcze. A ile mam paliwa? Pół baku, dobra. W jakim mieście? No leciałem do Berlina, do Niemiec. Z Berlina 100 km do Subic. My też mieli taki przypadek. To w Subicach byłem. W wielu, w 5 firmach. No, w 5 firmach w ciągu jednego wieczoru. W przeciągu 4 godzin. Kupson, YouTube, siema, w końcu live, jakie dni są live'y, siema, Kupson. No w końcu live, ostatnie 2 tygodnie robiłem live, ale informowałem, że do Polski wylatuję i będzie dopiero za 2 tygodnie, no i dzisiaj w końcu jest ten live. Jedziemy na Barcelonę teraz. Znaczy ja jadę, no nie? Chłopaki też tam grają gdzieś na promocie z Poltransu. Ale przede wszystkim dziwię się, że... Ja sobie jadę na Barcelonę, ładunek 20 ton, zżyte opakowania. Dzisiaj sobie Mercedesikiem cisnę. Dawno nie jeździłem. Ile on ma przejechane? 14 786 km. On po prostu mnie źle zrozumiał, bo on mówił, że on będzie się go
Promo z Warszawy bardziej stabilny, bez lagu. Wczoraj był event na opony. Właśnie ja nie, nawet tego eventa nie zacząłem. Będę musiał sobie dokupić DLC. Fuck forever. Ma 8 lat. Ma 8 lat i wie co mówi, jak mówi forever. Nie zacząłem wczoraj i dzisiaj nie mogę nic zrobić. Chociażbym jedną traskę zaczął, to by była inna bajka, nie? Podejmuję następny ładunek. No jest, ale kilometry jeszcze, 300 tysięcy jest przejechane, także ja już nie mam tych ładunków, bo nie, ani jednego ładunku nie podjąłem, zanim był rekord pobity, nie? Wejdź sobie, Goro, do mnie naglądaj grę i sobie zobacz, jak to się mota się. Mówię, jakby nie był limit kilometrów zrobiony, bym zaczął i chociaż jedną trasę, no to dzisiaj mógłbym go ukończyć, tak? A ja nic nie zacząłem, jak już limit był zrobiony i... pozamiatane. Żadnych ładunków z eventu nie miałem. No wiem, 10 zł albo 11 zł kosztują, nie? Nie, na razie to słyszę deszcz, jeszcze nie mam obrazu, poczekaj, Szpakowski na linii. No i właśnie wjechaliśmy na Świecko, przejście. Jesteśmy teraz nad Odrą, z prawej strony most kolejowy z Kunowic do Frankfurtu nad Odrą. No właśnie pociąg jedzie z Magdeburg na pewno na Polskę wali. A tu sobie Odra i tak samo jest w Realu. Tam pod ten most w Realu na ryby jeździłem, pod ten kolejowy. Ale mleczko kurwa takie, że ja pierdolę. Jesteśmy na nim... Tak, na niemieckiej stronie jesteśmy. Zaraz powinna być stacja Shell z prawej strony i trzeba będzie zatankować do pełna. I jedziemy na Barcelonę. No to dokończysz, czy masz 5 na 10, dokończysz tam ile? 5 tras, jakichś króciutkich. To nie jest wina tego, że ja jestem w grze. Może być. No i mamy stację CPN, będziemy tankować. No to co, tankujemy maszynę. Powiem się, że nie jest ci ten deser. 11 sierpnia premiera mapy fikcyjna Polska w skali 1-5. No widzę właśnie, no. Ty, a może ty masz za dużo... Widzę, Tygrysie, jesteś na bieżąco, nie? Może ty masz za dużo promili w wydychanym powietrzu. No to co, odpalamy maszynę. Kurwa, jeszcze tu na ten partek to... Jak chyba ten deszcz to ładnie napierdę. Uj, mam nadzieję, że te... Ja się tego, ja tym tapem jeżdżę z tego, od niego, z Reworku. Jak masz tamkowy z tymi tabliczkami podświetlanymi, to mi podeślij. No to ja mogę z Jotka pogadać, że podeszłbym mu ten plik, on by go, wiesz, przerobił i zobaczył, co jest nie tak. Bo to robił jeden, co mnie dostał bana za po prostu za niesłuszne zachowanie. A plus do tego jeszcze mam animowaną kierownicę, bo ona się podnosi. Na Barcelonę jedziemy. Nawet Mario i Luigi ze mną jedzie. Jesteśmy teraz na ringu. Oj, trochę za szybko. Troszeczkę za szybko.
Berlin Schönefeld. Z tego lotniska właśnie latam do Dublina. Czekaj, jadę w lewo czy prosto? Kurde. Skupiłem się na czym innym, a... Zobaczymy, ile do przejechania mam. 1818, a miałem dwa koła, tak? O 206 przejechałem. No tak. Jestem na bieżąco z Penny Morderskiej. No dobra, to co? To ja się relaksuję, jadę sobie. Dawno się nie jeździło, to aż chce się przejechać, nie? Jednego moda potrzebuje, tam muszę co ma też trzeba wziąć. Na ten, że normalnie traffic skill, czyli po prostu masz oskillowane zestawy różnych firm. Tam jeździ Agromex, Omega Skill. Wiem, z nimi to nie chce nic wspólnego, ale ja też słyszałem, że Agromex się rozpada. Więc będzie po Agromex. Munchen, Leipzig. Ale oni 4 lata na rynku byli. No to i my istniejemy rok. Tak zapinam 90. 90 no, sobie będziemy lecieć. Łukasz coś tam napisał na forum i... że coś tam jeszcze Agromex. Tak napisał jeszcze, a nie że Agromex, tylko że jeszcze Agromex. Juch pozdrawia ode mnie i mojego taty z Kostrzyna nad Odrą. O, ty z Kostrzyna nad Odrą, Kupson. No pozdrów wszystkich też tam. Pozdrawiam cały Kostrzyn. Sobie chyba lusterko włączę, bo mi się dziwnie tak jedzie bez tego lusterka z prawej strony. A nie chce mi się myszką, kurde, przesuwać. Czyli tam gdzie Woodstock. Tak, wiem, jest Woodstock. No ja mam do Kostrzyna 30 km ze Słubi, 34 dokładnie, nie? Także pozdrawiam Kostrzyn, pozdrawiam rodzinę z Kostrzyna. No tam wcześniej tak. Jak zwykle w Niemczech roboty drogowe, ograniczenie do 60. To jest Polska. Z Lublina wyjechałem. No ale byś wymusił, co za świat. Teraz mogę na 70 się bujnąć i wyprzedzam dziada. Bądź na tym modzie to fajnie, jakby wam chce słychać. Błyskawice, nie błyskawice. Pierdolnie czasem to... Na tempo 90 i lecimy. Zdrówko. Gratuluję 300 subów. A dziękuję Kupson, dziękuję. Zaczynamy się złączyć.
znowu do Bordeaux. Dobre to było. Dobre to było. Dobre to było. Dobre to przed zimą. My zostawili 170 na bracie. Czemu pan tak jechał? No bo był auto na mini, musiałem go suszyć, by rano mini zamarł. I co? I teraz mogę prawko dopiero zdawać w grudniu, to koniec grudnia. Co tam jeszcze powiecie ciekawego, widzowie? My na Monachium, Munchen ciśniemy teraz. Zobaczymy, jak to z kamery numer 2 wygląda. Polizejnik pojechała. Znowu roboty drogowe? I chyba przyszli do parku. W parku siedziało ponad 40 osób na altance, nie? Ja tam też siedziałem, nie? Jeden tam podszedł, kuźwa, wiesz, oni tam wtedy musieli spacerki robić. Jeden tam do nich podszedł i mówi do niego ten, że tam proszę nie spożywać alkoholu w miejscu publicznym i ten. No to jeden tam się mu postawił, wyjebał mu z bani, nie? A ten kuźwa nasz dzielnicowy spierdolił, nie? Na następny dzień się go pytają, on mówi, a ja po. Dobra, będę chyba skręcał. No co jest tym kierunkowskazem? Patrz, nie chce mnie puścić, no. A ja hamuję i on też zwalnia. Zapinamy 90. Ok. I sobie jedziemy do Barcelony. Takie,
Avix, siemanko, witam, witam Avix. Cisnę z Poznania do Barcelony. Avix, można dołączyć do Poltransu. Pełnoletni jesteś? Pisz sobie wykrzyknik Poltrans i masz stronę, bo widziałem na Virtual Tracker. No to można, czemu nie? Tam jest namiar na TS-a podany, możesz wejść, zaczepić. Jest akurat teraz Gor siedzi, Sherman siedzi. I możesz porozmawiać sobie. Albo wpisz wykrzyknik Poltrans i masz stronę Poltransu, tam masz namiar na TS-a i tak dalej. Wejdź, porozmawiaj, zaczep. Czemu nie? Już. Tu się mrugało, tu się trąbiło. Kurde, tym busem mi ciśnie tam. A co dalej nie zmienili tej inteligencji tych botów, nie? No, cześć Krypa. Siema. No i góreczka. Godzina. Nie wiem, która to godzina jest. 11:57 u mnie taka.
Okej. No i się wieczór zbliża. Którą mamy na zegarku? Halo, halo, gadam do was, kurna, od 18.42. Namierzam Gora, a Gora nie ma. Ale zarazem Pawełka, pozdrawiam. Pawełek? Przez Sztokholm dziś nie. Nawet już po 75 kopnięciach w lewą kostkę przez pryska nazwę. O. A czy tak na sucho, czy tak coś? Dokańczam głośność nadaniową kabusie. Ale nie będzie żadnego na sucho dzisiaj. Nie myśl sobie. Ny, jak mówię. Ja tam stwierdzam, że ty się zaczynasz mnie tu opier. Cisnął Goodyeara, cisnął. Ładne, ładne. Zaraz zobaczcie, jakie opony będę miał ładne. Halo, powiedz, że my też chcemy zobaczyć tam. Frank, Kreuz, Fresbau. Idealne pasują Sherman po 1160, 1060, 201, 205. Cienia. Nie, bo wiesz, ja tak spokojnie się jeździłem, bo mówili, że to pływa 200-250, to ja tam tak na sobie pracę, to 5 kilometrów zrobiłem. No tak ludzie robili, no bo prawda jest taka, że zasadniczo ten event powinien się skończyć z 300 tysiącami, a panowie jak zwykle wiesz, dla dogodzenia wszystkich przedłużyli, no dobrze, no. To dobrze, bynajmniej jestem w stanie to zrobić teraz. No tak, no akurat się to związkowo nie ułożyło pod siebie, natomiast chyba nie było jeszcze tak, żeby półtorej doby, no powiedzmy, że dwie doby. Metan siedzi na Lisset Logistic pod Bordeaux, a ty Goru jedziesz na singlu? Nie, ja jestem w Nantes. A ja do Barcelony cisnę. O, daj na singlu. Metan robi po 200, no to panie, ja już odpadam. Znaczy, nie sobie robi po 200, ale w kierunku naszego 1000, tak? To mamy mieć. Czyli 800 plus. Takiego kurna programu jeszcze nasz rząd nie wymyślił. Okej.
wiedziałam dodatek dla kogoś. Tu masz ustawienie tego realnego też i grafiki. Aha. Ile tam kilosów zostało? 1250. Jak wypiłem tą szklanę, to człowieku, od razu mi się droga wygodnie. No to ładnie. Myślałem, że tam sobie dostałem taką, wiesz, dla niepoznaki, jak to kurna wschodnie chłopaki, dla niepoznaki dostałem, słuchaj, butelkę po kubusiu. Butelka po kubusiu, tym takim, wiesz, marchewkowym, małym, mm-hmm. nie, z tym zielonym kapslem, takim dzióbkiem do picia. No, no. No i on mi tak daje, oczywiście bez etykiety, tylko przeźroczyste w środku, nie, on mi tak daje, ja mówię, a co to jest? Mówi, no co, no woda, no a co? Nie chcesz napić wody? Widzisz, z dzióbkiem taka sam raz, no weź, no to dobra woda nasza, kurna, nasza dobra, zdrowa woda ukraińska. Ja mówię, ochujałeś, mówię, wodę będę pić, co ja, kurna, bielbot jestem. Mówi, napij się, no to ja sru. Jak? Przesadziło. Jezu, kurna. Włosy na tym się rozprostowały. No tak, no ja jestem ready. Dawaj do poli. Z poli polecimy ten. Goru, gdzie gonisz? Goru. Osnabrück znam też. Dobra, to my coś tam w tym kierunku sobie poszukamy. Poli najwyżej. No Niemcy i tam się spotkamy. Znam też na Osnabrück, to jedzie. Da. Będzie kurwa siedem, jak się w nocy dotarłem do tego łóżka, jak się położyłem kurwa spać. Rano się wstałem, tak mnie plecy napierdalały, a wiesz co się okazało, że z plecakiem poszedł spać, a w plecaku dwa piwa. Dobry. Chuj, teraz się chłodzą, no wiesz, będą. Wąsko, ciasno. Witam, Juice, tak, witam. Siemka. Powiem ci tak szczerze, że najbliżej, gdzie, tak, gdzie bliżej tutaj do tego, to jest albo mam do Travemünde, albo kurwa do Drezno. Jadę do Barcelony z Poznania. Się
nawie i weźmiemy normalnie złota, bo tak to widzę, to kurwa to tylko 4 strony wody. Ja mam swoją ustawę do garażu. Uważaj, posuń się za mojskie bożelastwo, leci z góry. Na ten jesteś? No, a co? No dobra. Tak za łączność. Oglądałem tą ciężarówki na ten biset logistik, który ma tam z góry. Znowu kurna mułeś tylko do wysokości szyby. Na dach, kurna tutaj wieś brud. Nie chciało się na kiju być dach. No, Sherman, fajny ładunek mam spory. 1700. Ja mam stalowe profile, do kolonii. Ja mam pocenę od kilometra, a nie od metra. Dobra. Dobra. No, pobyłeś. Siemanko. Siema, siema. Stalowe profile z Bori do kolonii. No i te docenie, znaczy 4. Co to, Strasburg? O matko, 46 km po ładunek? Ja mam 41. Ja. A ja w lewo. Zdrówko. On kurwa ten stek se zostawi, a tego Egera stąpnie. Co robicie ładunki z tego odjera? Siema. A później się do bara dospiamy. Mercedes, he, siema. Już ładunków z tego zwiatrowi zrobił. To he, co he. No Mercedes, tak. Dzisiaj Mercedes. Ja wczoraj o godzinie 23.30 miałem jeden przewieziony ładunek. No i sukces. A ja o tym już spałem. Najebany ładunek. A w tej chwili zostały mi 3 oprócz tego co wiozą. No policzyć 4. No. No widzę, V8 dopisałeś. V8. Tobie to minus 500, nie? Nie wiem, Guru, ty się ostatnimi czasy jakoś opierdalasz. Aż go zatkało. Ja już tu myślę, jak wrócić na promocję. Co to? Co wiem co to? No, a więc co to? Na jakim symulatorze jesteś? Na jedynym słusznym. Ja na jedynce. No. Wow. Jeden słuszny to dwójka. Spoko. U szerokiej drogi, panowie. Się kuźwa dogadali. Fajnie, się dogadali. Jak będę chciał poczuć się... No widzisz, a ja mam wiele, wiele więcej od ciebie. Wiem, masz engine V8. Tam kurwa, V8 mieć. Tylko 310 lokomotywa i
dupka. Szermanik, daj mi jeszcze 10 minut ze słupku, muszę skoczyć. Jedno miejsce. Kurde, ja sobie na długich światłach jadę. Dobra. Dziś jadę na grilla, a jutro też miał. Widzisz. No, a ja miałem codziennie ognisko, grilla. Wszystko było. No i wywaliło mnie z serwera. Kinketa dostałeś? I się skończyło. Tydzień zleciał i... I trzeba było wracać. Byłam malowanie Gutierrez. I do roboty we wtorek. I wygrał. U wuja ma, jest basen i skacze na bombę. A na gwoździa nie skaczesz? Tylko na bombę? Szybko wpadłem. Właśnie do 15 jeżdżę, potem do sklepu idę i potem znowu jeżdżę. Ja nie wiem, nie potrafię się przygotować do lekcji, nie? Tak, też mają brak. Nie, ja jestem przygotowany, mam czteropaka w tym w lodówce, tylko że muszę ze siapy, to potem jeszcze dokończyć jedno przęsło malować i potem jeszcze już cały wieczór wolny. Ja cały dzień wolny. Ale nie masz czteropaka w lodówce. Jeszcze nie. Ja... Nie wiesz, jak na gwoździa się skacze? Wiesz to, Sherman? Teraz patrzę, tak? Mówię, nogami pionowo w dół. Zawsze, no na czepie widzę go, no czy mogę sobie go wybrać? Jeszcze weźmiesz DAFA 105, przemalujesz go. No co on tak jeździ od lewej do prawej, no do cholery. To się skończy polować na DAFA do malowania? Gdybym tylko nie zjechał. Zapiszę się w razie czego. Ja wyskanie dołu. No wiesz, można dwie rzeczy teraz zrobić. Jedni i drudzy by do ciebie strzelali. Idź do czekania, idź do i robię... Co robisz? Rozpęd 360 stopni w powietrzu na bombę. No to 14, nie? Tak. Ale kurde, to samo. Ale wyrwał kurna 24 tony i kurna mesiek uniósł przód i ruszyłem bez podpiętej naczepy, tylko zahaczonej. I przeciąg do mnie. Jest moc. A dzisiaj nie ma fajną tę sytuację, czyli jechał ten Skandynawii, jechał z 80 typa, no nie po kolei pod rząd, no nie? I to każdy z innej parafii był, na niej wszyscy trąbili, realnie każdy po kolei trąbił. I to każdy z innej parafii, nie z tej samej tej VS-ki, tylko w ogóle każdy z innej parafii, nie? Mili ludzie, może to samo zioło przyjadaj. Może. Jeden z przodu palił, a reszta wdychała. Z przodu palił, reszta się zaciągała. O, recepter jedzie. No ten z przodu był nie do zajechania. Zupełnie. On miał postrzeganie drogi tak jak dzisiaj za moj kurna z tą mgłą. Jechał na czuje. Aby czuć płasko, nie? Pod kołami. Jak dziury to już gorzej, nie? Czemu nie jedziesz online? Albo nie mam ochoty. Mam ochotę na promocie sobie pograć. Mercedesem pojeździć. Do Tallinn. Gdzie jesteś? Jeszcze przed promą. Już do promu dojeżdżę, bo gdzieś na rakowę. A jedziesz do tego.
to my nam... I brameczki. Wyobraź sobie, że nastąpi ten wielki dzień, na który czeka ćma, na który przyjdzie. Panowie z CSU poprawili błąd mapę w Malmę. A to już było wcześniej. Jak wcześniej? No oczywiście. Jak tylko 1.65 nie wyszło. Nawet jak jechałem z eventu wczoraj, to tu to wszyscy przed Malmą odbijali kurna do miasta przede mną. Z 5 ciężarówek poszło. Znałem, że dobra mają. Będzie tu i tak do komandu. Nawet nie patrzyłem już od dłuższego czasu, że automat postawiałem znacznik na podnicy. A teraz aha, nie postawiłem znacznika i poprowadziło mnie normalnie podnicą z góry. No, ale to już wyszło z 1.65 i na moje tak samo przez Niemcy zaprowadziło przez Berlin. Biedronce wymyślili, że nikt nie może wchodzić na centrum dystrybucyjne DC oprócz kierowcy. No i prawidłowo. Także pasażer zostaje. Wszyscy poprawię. Postojówka jechał kurna od serwera. Do PK weszły nowe MRC. I co, tata nowy MRC-em już jeździ czy nie jeździ? Ja nie lubię w nocy jeździć, no. Gdzie jest Stalin? Na Finlandii czy na Estonii? Błagam cię. Na Estonii. Z drugiej strony masz Helsinki przecież na Finlandii. No to nie jest zawsze składa. Siema panowie, ale musiałem wyjść. Siema, siema Kupson. No jeszcze zostało ile tam? 870 km. Tylko że nocka jest do cholery. Nic nie widać. Miał pan to co użyć i jeszcze nie było, bo ten korzyść konkretny tutaj gdzieś jeśli na portu sobie wie tego. Znalazł tego ściągać taki fajny, że prędzej do magneta w środek. Wiecie co panowie, ja idę na obiad. Zaraz wracam. Nieraz się zgubił to z tego, z podkładki doradził sobie. Zlifowuj ten końcówka podkładki. Ile masz też klika, gdzie by się zwiedza. Nic nie widać, nic nie pozwiedzamy. Nie pooglądamy. Bo jest ciemno. No to lecimy. Metan 200. Nawet. I ogóreczek tam, bo grzybek bardzo ładny. Metan, czy ty tam masz jakieś hodowane piwerko? Nie. Ała. Metan się zapisał do programu. Życie w
Aja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 j
tu przyjeździć. Choćby dostawę zydę. Ale raz do roku to i kurwa kałaś strzela, to jeszcze trzeba wyrezerwować, nie? Już chwalił się miesiąc temu, że idzie na grilla i kurwa nie podnie do paki. Nie no, miał lenia wbić do nas KTS-a pewno. Wydał kurwa imprezę u świętego pierwszego. Co to za święto? Patrz. Godziny. O, panie! Dwa tygodnie nie będzie. Jak dwa tygodnie? Co? Miesiąc. A to ten. Którego pierwszego? Tego? Co ty Mercedes, co please? Do góry, co do góry? Na dwa baty pojadymy. Kurwa, kawałek drogi jest do ciebie. 90, zapinamy i 90 lecimy, nie przekraczam. Dawaj, ja tu się na stole będę stołać. Spaćka jest. Przeczytaj te długie, no czytałem. Że wymyślili w Biedronce, że nikt nie może wchodzić na teren tego centrum dystrybucyjnego, tak? DC. To czytałem, czytałem. A że to, że do PK weszły nowe mercy, no też czytałem. Dlatego pytałem ciebie, czy tata jeździ nowym mercem, a ty nie odpowiedziałeś. Czekaj, bo nie wiem, którym zjazdem zjeżdżam, tym chyba. Strasburg. Simatelka, tak? Tak, proszę bardzo. Polskie tu tak napierdzielają w tym magazynie tylko młotami, żeby już miałem podkładę. Nie to, dalej. No to ja tam dalej już nic nie widzę, Mercedes. Widzę twoje jakieś strzałki. Zobacz, co parkuje, zdążę zaparkować, bo nacisnął tak. O ja pierdolę, pani się zapierdala. Nie wiem, czy mam już skakiwać z kaminy już. U mnie to nie tylko Punisher, ale Superman, kurna Batman i jeszcze tam, wiesz, Kapitan Planeta. No to czytam, strzałki masz jakieś, nie to, dalej, to. Jedziemy. Taszczymy tego. 90 zapięte i ciśniemy. Ile tam zostało do celu? 740 km. Mercedes, nie wiem, co napisałeś o tej 14, no bo ja gram tu i ja czatu nie mogę przewinąć. 780 km. Także nieważne, co napisałeś, było, minęło. 1926 dokładnie tego miejsca. 1940 coś pokazywał i zaokrąglił. Ja tu jadę, muszę patrzeć na drogę, żeby gdzieś nie uderzyć, bo złotem cisnę. Nie, bez złota cisnę. Myślałem, że złotem cisnę. Na te 200 km. No dobra, nie będę łapczywy. Jedziemy normalnie, nic nie zmieniamy. Wiem, jak nazywa się mod do szybszej jazdy, że można jechać
Więcej niż 90? Wiesz, ja mam, muszę pójść widać chwilę, żeby się zebrać, bo to 500 to. O, to... Kurde, no nie wiem, nie powiem tobie kupcom, bo ja nigdy nie jeździłem szybko. Ale kiedyś na 1 czy 3 Oculusa chyba coś tam miałem na modzie. No u mnie wilczy ciągnik. Tam chyba 500 coś koni, czy 1000 coś koni. I wtedy cisnęłeś, kurde, nawet z 260 albo 240, nie? Ale nie pamiętam, jak to było na starą wersję jeszcze gry Eurotrucka. Coś było o koniach mowa, 1080 koni czy 1050, nie wiem. O, jak pięknie dwa spalanie. No ja nigdy tak nie jeżdżę, ja zawsze jeżdżę sobie tak. Jak bez WOTA jeździłem, to tak cisnęłem. Też ile fabryka by dała, jak zacząłem jeździć z WOTem, no to ja tylko 90, nie szybciej, nie? No nieraz tą stówą sobie polecę. 20,3. Ale z tym macie? Myśmy kurna zaczęli pisać książkę, instrukcję kurna jak to zrobić. Jeździ jak meta się instrukcja nazywa. Ale średnie spalanie? No, miał 6. No. To jest naprawdę sztuka. I wszystko uczciwie, żadnych kurna ściem. Mercedes, kiedy MP3? Nie słucham MP3. Jedź tym osobówką, bo chce pan zmienić. Na paliwie. No bo tam się kleje, to wiesz. A myślisz, że... Ale tak tego nie... Nie jeżdżę MP3-ką. Nie lubię. Ja tylko jeżdżę z Kanią, Dafem czasami. Mercedesem też rzadko co jeżdżę, dlatego dzisiaj go wybrałem. O kurde, przekroczyłem 9 dych, no. Jak w kabinie mieszkał. On taką dobrówkę sobie w leciaku wodzi, wiesz, tam co czynisz na dole. Tak jeździłeś, na... bo jak jeździłeś z Kanią, to nawet 160, no to co? Ja w końcu po wielu miesiącach doszedłem do wysku, po co? Panowie ze stresu dali ten domek taką. Bo jak jeździłeś z... A, to nawet 160, ale to jeszcze ta stara Skania była i to jeszcze nie było takich... Kiedyś na multi tej blokady takiej nie było, to nawet nieraz do 170 dochodziło na godzinę, no nie? 168, 170. No teraz to się wszystko zmieniło, nie? Mercedes, nie mówi się tir, tylko ciągnik. Ciągnik siodłowy. Co to, trafik czy co? Pol, siemanko, witam. Mam pytanie, na jakim serwie grasz? Ja nie gram na serwerze, ja gram na... Cofnąłem sobie wersję gry na 1.3.3 Oculus i gram na starym promocie. Słuchaj. I na starych modach. Shermanie, bo ty najwięcej tam chyba jeździłeś. A tak jak gram na multiplayerze, to cisnę na serwerze na dwójce. No, tylko na ciepło daje, czy zimne fajnie? Do grania. Bo teraz panowie zaczynają wymyślać, nie? Że w ciężarówkach musi być klimatyzacja. Tak, klima zobacz to właśnie tym, że klima może grać i chłodzić. Tak, ja wiem. A panowka jest tylko dłużej. Tylko dłużej. No właśnie tutaj potrzebowałem potwierdzenia od Debastu. Debastu, a postojowa, że musisz mieć silnik podpolonego chyba, nie? A to klimat trzeba się odpalać, czy nie? Bo czy ciężarka chodzi w górę, czy nie? Takiego. Thank you.
Wiesz, gdzie są biegi w Mercie? Ekologiczne. A co, nie widzisz biegów? To mocno to ograniczały, tak? Nie miałeś... Mercedesem nie jeździłem, to nie wiem. Jak agregatu, tak jak masz agregat do chłodni, nie? Masz spalinowy agregat do chłodni, on musi chodzić, bo musi tą temperaturę utrzymywać. Natomiast Webasto jest... Przepisy nie uwzględniają tego, że kierowcy może być zimno i musi się dogrzać. Kiedyś wiele ciężarówek nie miało w ogóle takiego rozwiązania, więc się dogrzewali po prostu kocącym silnikiem, tak? Też z ekologią nie miałem nic wspólnego. Ale nawet nie wiem, jak to jest teraz rozwiązane, że się nie czepiają, tak? Chociaż ja wiele razy widziałem sesję, że koleś, który miał, wiesz, prostą ciężarówkę, ani klimę, ani Webasto, no to wiesz, jak było naprawdę zimno na pauzie, no to odpalali, tak jak już wiele razy widzieliście, że się spaliły kaminy ciężarówki, odpalali zwykłe słoneczko namiotowe na butli gazowej w środku i grali z życiem, nie? Bo niestety, ale jak za długo na pauzie chodzi silnik czy agregat, no to zawsze się znajdzie ktoś, kto przyjdzie do ciebie i będzie napierdzielał kijem w kabinę. Bo jeden jest, wiesz, przesadnym ekologiem i tak dalej, miłośnikiem czystego powietrza i w ogóle, a drugi ma kurna sen królika pod krzakiem, tak? I on nie zaśnie, jak mu obok napierdziela, wiesz, okolice. Kurwa tego swojego niemowla. O człowieku, kiedyś trafiliśmy na takiego z Rumunami i z Chorwatami. Znałem na pauzie. No co za frę. No ci Rumuni, kurna, widzę tacy weseli, jak ja przyjechałem, nie? Jakbyśmy się znali, kurna, całe życie, nie? No ja tam już zachodzę do nich, a tu wiesz. Stolik. O, już świta! Czerwoną kabiną, tylko przewody podpinane. Świta, robi się jasno, która jest godzina. Na płasko zrobioną. 5:26. 580 km do celu. Taką plantekę rozciągnie, by też padał. I słuchaj, kurna, jak w pubie, jak w knajpie pod parasolem, kurwa. A tam na stole, wiesz, na bogato. No i mówię, Polak! Kierownicy za tam, gdzie jest licznik kilometrów na godzinę, tam są na różnych spedycjach albo to tam za kierownicą, aha. Przeładunkowych. Jak często jeździsz, to często spotykasz tą samą obsługę, tak? No i są takie miejsca, gdzie pracują tak specyficzni ludzie, że nic z nimi nie załatwisz, że ciągle są, wiesz, o coś kłótnie, awantury, wiesz. Często są ludzie uprzedzeni, nie przyjeżdżają pewni kierowcy z pewnych krajów, tak? Narodowości. No, takie historie też się na takich pauzach opowiada, nie? A byłem tu tego, o to ja też tam byłem, o widziałeś tego Szczerbatego, jak tam się awanturował? No i tak dalej. No i hi, to było już dość późno. I za chwilę przychodzi ten Andor, nie? I kurna z gębą taką, wiesz, na dzień dobry, wiesz, tam, na dzień dobry, przepraszam. Ani dzień dobry, ani dobry wieczór i od razu, wiesz, z ryjem. Że co to za w ogóle zachowanie, że wy jesteście... Lenta mówi, bo szanujecie zawodu kierowcy, pijecie i w ogóle. A ci Rumuni za niego... Man ma po prawej stronie, na dole... Na dole obok twojego fotela. Ja mówię do niego, z chłopaku,
wzywaj. Będą musieli po... Co to, brameczki? Brameczki. Godzin, żeby nas zbadać. Czy ma niegadnego pana nie mijać przypadkiem? Tak, właśnie tego. A Egor znowu? No bo Egor jedzie. Ja tam odgórnie na wszystko patrzę. 3, 2, 1. Pańskie oko konia tu czyszę. 140 odbieram na brodę. Brawo. 3,315 i odbieram nagrodę. Najmniej 3,315. A ja płacę i odbieram nagrodę. A ja myślałem, że wymienię za punkty. Ile tam po twojemu wyszło? Co u mnie? Co ile? Po twojemu na twoją walutę wyszło za to. A nawet jeszcze nie patrzałem. Bo to jest 11 zł. 2 punkty. No jak mówią, że to 11 zł kosztuje, no to gdzieś będzie chyba, kurde, nie wiem, z 3 euro, 3,50? Tego to ja się nie powiem, bo tu ja mam euro. Nie interesowałem tamtym, czy oni wrócą do funta. No ale tam jest chyba funt brytyjski. No co ty mi tutaj gadasz? No. Chciałeś mnie pod... No teraz tak myślę, co ty tu mówisz, kurde, że tam jest funt. Krypa, nie chce mi się... Nie chcę ci mówić, ale się mówi, że patrzyłem. A jak ja powiedziałem, patrzyłem, ty patrzysz. No dobra, ale ten, ale Krypton, ale w Irlandii w czasie, w której referendum było, to tam było, tak nie do końca chcieli opuszczać tą jak to jest. A ja tam nie wiem, kto tam chciał do końca, kto nie. Ja tu jestem, płacą euro i gitara, no. To należy pod Irlandię, nie jestem w północnej, co jeszcze pod Anglię i tak dalej. A tam, jak to jest, premier, nie premier, bo przynajmniej szczerze, no nie wiem, jaki tam jest, jaka tam jest. Kurwa, też nie wiem, bo nie chodzę, nie głosuję. A kobieta jakaś jest fajna, taka, kurczę, mądrze gadająca, jakąś szefową taką w Irlandii. No nie wiem, nie spotkałem się jeszcze z nią. No, domyślam się, że... Chwilowo nie miała czasu, żeby się z tą spotkać. No na pewno, albo ja nie miałem, no wiesz. No właśnie. No u ciebie też są długie terminy. Tak. A tym bardziej, że takie trafiki na drogach, no to wiesz. Właśnie. Spóźnisz się i koniec, nie pogadasz. Gdzie jedziesz? Przed siebie. What are you doing? Mój chomik cię ogląda. Ja powiedział, dziczy zna. O chomik? Chomika masz? Pytanie, bo to był Francuz, a ja z Francuzami mam bardzo dobre doświadczenie. To dosyć
tam pozdrowie po francusku to zawsze odpowiadają. No nie wiem, tam raz mi się chyba zdarzyło, że coś się nie odezwa. Ze mną jechałeś i strzępiłeś się ryja. I nie pomogło. Na razie zerwanie kościół zaraz. Coś chwyci za krąg. Tak, tak. O ile tam jeszcze zostało? 405 km i jesteśmy. 406 km i pauzujemy, idę coś zjeść. Traskę zdam. Ma na imię Bąbel, ale ja na niego mówię Bobu. W takim toku myślenia do wersji 1.40 może to zmienił. Tak, ale widzisz, jeszcze takie łudzenie się, że ktoś wreszcie wpadnie na to, że trzeba coś ewidentnie spitowanego poprawić, to jest jedno. Najgorsze jest co innego w tym całym systemie tworzenia tej gry. Że zawsze, kiedy już wreszcie się wyczekasz, że dotrze do mózgownicy jednego, drugiego, że trzeba coś poprawić, zrobić lepiej. To zawsze razem z tą wreszcie długo wyczekiwaną poprawką przychodzi nowe spitolenie. Zawsze musi być coś innego, skrzanionego. Od 4 lat to przerabiam. Jak nie spierdolą, to nie poprawią. Na tym przerwanie dojedziemy sobie pod Machną, bo myślę, że na 662 tam dostać lecę. No. Tak było malne. Dopiero Toulouse'a. 400 do Barcelony zostały. Dobrze, że nas na TS-ie nie było wczoraj, nie? Jak był ten od Hamoi. No właśnie, on zaraz będziemy odbijać. No. No i Izaba, Iza moja by upierdolnął for forever. Właśnie. Nie, ale ja drzwały mówię. Ale kto to przyszedł do nas po konwoju? Skopić to dziewczę, nie? Gościu. Ledwo konwój się skończył, do nas dołączył z chęcią, nie? Jeśli mieli takiego misza, że jeszcze się konwój nie zaczął, już się pytali. Tak, już się pytali. A, też tak mieliśmy, no. I brameczki. HTK. Tak, to na stacji. Prosto. Bry? Po prostu tylko prosto z Rosji HTK. Myślałem, że ten już poszedł tam jeździć. Pierwszy raz chyba od miesiąca.
niestety i zebrać się, chłopuki. Widzę, że jazda. Miesiąc testował lampkę w pracy. Kurwa, to było dobre, nie? Ja będę w pracy jeździł, bo ja w pracy mogę jeździć, także na lampkę będę śmigał, nie? Ale prawdę mówił, no bo jeździł, tylko nie z nami i nie z nami. Ja pisałem, ja tutaj ani z ukryciem napisałem. Ja no mówię, dawaj kurna chłopie, no widzę, że jeździsz w nocy, dzień, kurna, o różnych porach, to tylko do czego pracy nie daje. No bo ja tu testuję. Skoro to Sherman i Gorą widziałeś. Aha. Powiem szczerze, że jesteś człowiek czarku urodzony, bo mi się przez tyle czasu nie udało go spotkać na trasie. Ja to mimo, że jeździ. Zawsze spotkałem, jak leciałem w szpaku trasy Dziwetra, w Polonii, w górę. No. Tam się spotkało, a później właśnie tak leciałem z startu do tego, do mecy. Jest już na Barcelonę? Barcelona, jest prosto. Poczekaj, widzisz ten budynek po prawej stronie? No. Już niedaleko Barcelony. Tu przecież pola były, tych stawów też tu nie było. Zbliżamy się do Barcelony. Ale fabrykę z makowinami przy samej drodze. I jeziora jakieś. I dwa takie stawy do chłodzenia. Jesteśmy na wysokości Linkoping. Jak mijasz Linkoping, to po prawej stronie były tylko pola i góry, nic więcej. Tam przystawy jeszcze są. Fabryka. No. Kontrast do pleców, jedzie ten... A ja już jestem niedaleko właśnie Barcelony. Sherman. Napisz się piwa, gwiazdorzysz. Właśnie, strasznie. Właśnie, strasznie mam chęć. A ja dostał balon z Gutiera. Tak, dostałem balon z Gutiera, dostałem się, czy go w jakiś perwersyjny sposób nie wykorzystać. Może z niego, wtedy podjęcie z niego wyjść, to mnie taki splaczało, nieźle wyglądał. A tutaj te samoloty na tym... Czy Krystek i Pawełek, ty już się wymutowali? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Trzy korony znowu idą w górę. No. Dokładnie. Pytałem Sorki, że mnie nie było, bo robiłem. A już po 27,5 można było kupić ostatnio. Ja już widział po 22. No. Znowu poszło w górę. Ja tu ostatnio w ogóle sprawdzam ogólne raki na traku górem wściekane. Milę na traku górę. Barcelona prosto. 325 w ogóle wściekane w złotach. Raz do miliona do miliona. Dziadki, kurwa, ruszać się, nie? Bo jak się skurwie, to za chwilę będzie trzeci milion. Przestań podnosić poprzeczkę, bo tutaj, wiesz, ludzie mają słabe serce. No tak, robiłeś to. Czytam. Myślę, że czujkując spożywana z Eurotrucka... Dobra, patrzymy, ile kilometrów zostało? 188. Już niedaleko, jak w domu. Także przejadę, robię pauzę, idę coś jeść. No, ale tematy. To trzeba dokręcić trzecią, nie? To prawda, że jeszcze dużo. A byłeś u mnie na stronie, czy nie? Ale. No. A kluczyki znowu przybyły. No jak już będziesz po pauzie, to ja będę na grillu. No też bym coś z grilla zjadł. Smaka mi robisz. Myślę, że powinien zapytać Krystka, bo on jest zorientowany. Jak
tylko się tak zastanawiam, gdzie tu po pauzie uderzyć. Na pewno z Barcelony gdzieś. Nie wiem, gdzie będę miał ładunki. Dobry, dobry, ładny. Może gdzieś na Szwajcarię pojadę. To szerokiej, szerokiej. Takie gwiazdy jak... Szerokości, przyczepności. No to popatrz, ja odkąd kierunek powstała, od tam 2 maja tamtego roku, to ja przyjechałem 1 700 000. No i to się nazywa jedzenie, a nie jakieś tam... Miałem takie kiedyś miesiące, że to pierwsze 2 litry zrobiłem, ale teraz już... To jest poważne jedzenie, a nie jakieś tam jedzenie. No i dobrze, akurat będzie stacja przed nami, jak zjedziemy. Czy trzeba odwiedzać? Pięknie moje 750. Barcelona prosto. Na 1290 km 442 litry. Meta na ocenie? No powiem ci tak, dupy nie urywo. Dobra. To zła nas jeden musiał dojebać. Czekaj Szermanik, my porównamy nasze spalanie. Pójdź się Boga. Ja mam zresetowany dźwięk teraz. Będzie jakieś kosmiczne spalanie. Czekaj. To jest chwilowe. A jak się wrąbał. To jest najgorzej, biorąc pod uwagę, że zresetowałem. O, widziałeś jak ładnie pojechał z Dublem w tym XF-ie? No widziałem. Bardzo ładnie wyglądał w Dublu z XF-ie. No ja mam takie, że tak powiem, spalanie mam na chwilę 42.4. Ładne masz spalanie. 27, 32, 83, 86. No tak, bo to pod obciążeniem, ale to masz ładne spalanie, bo ja mam chwilowe 46, ale ja zresetowałem kurna 400 km temu licznik, no to zanim to się unormuje, to jeszcze. Co to było? Kurde, jakieś podbicie. Sherman, jadę tam, do tej miejscowości, co jej na Włoszech nie pamiętasz. Ale pierw idę na sekundę zapalić i co zrobić? To co Sherman do tej pory nie zrobił. Właśnie idę. Mam takie stanie. Za dwóch. Bo normalnie stanie, bo malutko między fotelami to nic. Na razie, to po tym? No, to po... no na razie. No to ile? Ja tu już przejechałem, 1939, teraz dwa klocki strzeli, Barcelona prosto.
Janek, witam, siemka Janku. Lalalala. 1960 przejechałem. Ile tam do celu mi zostało? To już jestem blisko. 62 km. 62 km i pauzuję. €10 za odcinek, ja pierdziela, ale zdzierają. Gdzie ten zjazd? Gdzieś musi być. Barcelona, lewy pas. Puszcza mnie.
Jak ja prosto dalej, czy tu? A tutaj, kurde. Powrócił. Okej. Ty powróciłeś? Shermana chciał, nie? Siedem przynośni w pokoju dla teściowej. Cena 500 zł do negocjacji. Niedaleko spedycja, widzę. Od koniaków idą na hałas. Kurczę, nawigacji widzę chorągiewkę. Od whisky i loras miski. Od martini. Nie wiem, czy w prawo, czy prosto. Potencja mnie. A Winter dorzucił słupka. Dziękuję, Winter, za słupka. Żółwik dla ciebie. Kurde, przestrzeliłem, nie tu pojechałem, co trzeba. Ja pierdzielę. Musimy overka robić. Ja się położę, gdyby z World of Tracks tego. Przestrzeliłem zjazd. A chyba tutaj się obrócę i nie będzie problemu. Nie, bo jest bezkolizyjne w tym momencie. Nie, może już to, już to próbowaliśmy. Nie, powiem ci tak. Ostatnio jechaliśmy, to jest pierwszy raz, nie będę w ogóle, to nam to zlecieliśmy, sędziwejcy. I ode mnie radosny miał laga i klikło w niego, wyjechał i wyjechał się, nie? Zajechał niego i się wyjechał. No i wiesz, i było tak, że po chwili, że ten... Że wiesz, ja tam odciepłem na czepkę, zawróciłem się na to stadzie awaryjnie i że tak powiem, pierdolnik się w jego na czepę, nie? I że postawiłem na koła. I że tam 95% uszkodzenia ciągnika, ale kiedy jechałem na czepę i fixa pisałem. Dobra, teraz powoli, żebym znowu nie zamotał. Ja się próbuję teraz kreski postawić, ale jakoś tak się uda. Musisz się rozwalić, mógł to wjechać. Znaczy ja leżę, o, was nie broni. Musisz się dupę wjechać. Zasmaruj tam, żeby nie bolało i jedziemy. Dwa próbuj. A dla mnie nic nie ma? Polony bez powietrza. Nie, patrzaj. Czekaj, Sherman, bo oni się tam od tyłu popukają, bo cię wyjebano. A, i tu jestem gdzie wtedy, i tu przestrzeliłem chyba ten. O co tu chodzi, do cholery? Można się śmiać. Ja pojechałem prosto, nie? Jakieś pepy z nami pewnie, no nie? To muszę jechać tutaj chyba. Lewy pas.
Kurde, ta nawigacja coś głupieje. Gdzie ona mnie prowadzi? Do cholery. Ja pierdolę. O, Herman, kiko chciałeś wrażenie? Tak, wiem. Tam była spedycja, ona będzie się tutaj w kółko. A, bo to ja to widział. A Marcella, bo to jest. Bo to jest podkład Luigi and ten. To jest Mario Brothers. Tu chyba muszę pojechać tam. Marcello, mamma mia! No to zdrówko, panowie, pięknym złotem. No, tak, teraz dobrze, ty gaborze. No to teraz tak, nie pojadę tu, tylko pojadę tu, o. Tu w prawo. W czym radosny nie jest pierwszy? Cały mnie zeszły. No. Bataj się zszalał. Tak zaszalał, że jeszcze później na czas na to, żeby jeździć w BTS-ie. No nie, jest gość jest dobry. A on sobie pójdzie do niej pani robił. No dobra, zdajemy ładuneczek, screena robiłem, robiłem screena. Dojechaliśmy, zdajemy ładuneczek. Pauzujemy. Pauzujemy, czas na obiad. Czemu mogę ruszyć z miejsca? Co tu się od Janie Pawliło? Ręki mogę. Okej. Dobra kochani, ja uciekam, robię pauzę, idę coś zjeść. Później się odezwę, albo jeszcze dzisiaj będzie live, a jak nie dzisiaj, to jutro. Także dziękuję za słupki, dzięki za łapki, za że wpadliście, za miło spędzony czas. Trzymajcie się, do jutra, do później, pa.